Cześć! Dzisiaj kolejny odcinek z muchówką w ręku, ale inna rzeka, super rzeka. Jestem nad Sanem, a konkretnie w Zwierzyniu na odcinku specjalnym. Pogoda dopisuje, jestem trzeci dzień. Ryb mnóstwo, przede wszystkim lipienie, ale pstrągi też się zawieszają. Mają niezły temperament. Lipienie bardzo ostrożne, nieśmiałe, ale jak się trafi miejsce i pedałka, czyli taką mikronimfę, no to rzeczywiście jest zabawa. Jeżeli chodzi o sprzęt, bo wszyscy pytają, jakiego sprzętu używam, no to aktualnie dzisiaj to jest Jackson Greenpoint Streamfly 3.35 w klasie 4. Sznur, zerówka. Średnio jest potrzebny do tej metody, którą łowię, ale to nie jest metoda żyłkowa, bo tutaj nie wolno łowić na żyłkę. Sznur musi dotykać wody. Mnie to nie przeszkadza, troszeczkę byłem sceptycznie do tego nastawiony, no bo przecież zawsze łowię tak, czy metodą zbliżoną na Dunajcu, czy na Białce. Ale w końcu całe życie kładę sznur, łowię na długą nimfę, rzucam praktycznie te 5 metrów indykatora i półtora czy ileś tam metrów żyłki właściwej, więc dla mnie to nie jest jakaś tutaj trudność. Więc Jackson Greenpoint Streamfly 3.35 w klasie 4, kołowrotek 4x5 trapera, więc nic szczególnego. Szypon koniczny, a więc fragment takiego grubszego elementu z przyponu konicznego i do tego żyłka właściwa 10 0,10. No, niektórzy mogą powiedzieć, że cienko męczę rybę i tak dalej. Próbowałem od 16, 0 brań. 14 też 0 brań. 12 jak założyłem 2 dni temu, no to coś tam brało, ale tak nieśmiało, krótko założyłem 10, brania się posypały. Poza tym łowię na bardzo mikro nimfy, na pedałki, więc tutaj wiązanie 16 na taką muchę to w ogóle graniczy z cudem, o ile jest w ogóle możliwe. Co więcej, jeżeli do takiej małej nimfy próbujemy zawiązać, nawet nam się uda jakąś 12 czy 14, no to ona już tak nie jest naturalnie przywiązana, to już nie jest to samo, a lipienie są tutaj wybredne, tym bardziej że woda jest prześwietlona, więc to musi być w miarę naturalne prowadzenie. Więc taki przypon, kawałek przyponu konicznego, do tego no myślę, że metr 0,10.
No i oczywiście jeszcze jedna rzecz, bardzo ważna. Łowienie na tak cienki przypon 0,10 no wiąże się z dużym ryzykiem zerwania. Może lipień przy braniu nie, ale pstrąg na pewno. No ale przy ciągnięciu sporego lipienia również. Dlatego przed fragmentem przyponu konicznego, a po właściwej lince zerówce, jak widzicie, niech się uspokoi, bo to troszeczkę drży, przecięta gumka silikonowa, która stanowi amortyzator. Oczywiście sąd widziałem miesiąc temu u jednego z wędkarzy, taki profesjonalny amortyzator, nawet jeszcze trójkolorowy, no ale oczywiście ja tutaj czegoś takiego nie zabrałem. Więc improwizacja się liczy. Gumka silikonowa, dosyć duża gumka, po rozcięciu, żeby było z czego tutaj mieć ten odcinek. I widzicie, w momentach krytycznych to ratuje 0,10. I muszę wam powiedzieć, że dzisiaj testuję sobie to rozwiązanie, takie niby partyzanckie, i złowiłem chyba ze 20 lipieni. Żaden, ale to żaden mi nie zerwał dziesiątki. Miałem jedno zerwanie, ale w sytuacji, kiedy miałem dublet, no to wtedy nie wytrzymał skoczek, no musi coś puścić. Natomiast tak, nic się na razie nie wydarzyło. Więc zwykła gumka. Jednocześnie, no ona tonie w zasadzie, więc stanowi przedłużenie, takie obciążenie tego sznura. To pomaga, bo jest taka obciążona na lepsze rzucenie, ale również widać troszeczkę pod wodą, jak zmienia tor spływu, czyli coś w rodzaju takiego indykatora. Więc fajna sprawa, nie musimy wydawać żadnych wielkich pieniędzy, tak, żeby to zrobić. Oczywiście trzeba uważać, żeby się tutaj nie rozwiązało to. No i musimy się starać, żeby to zawiązać w stylu takim krawatowym, żeby nie było pod kątem prostym, tylko tak no właśnie w jednej linii to wiązanie. No to chyba tyle. Jestem teraz pod obozem chłopaków z Wiżona. Powyżej jest chatka Wiżyn, poniżej chatka Trapera, niżej ta miejscówka, którą się tutaj nazywa Pod Drutami, i tam się wybieram, bo tutaj już obłowiłem. Dobre miejsce tam jest na suchą muchę, ale również na pedałki. Więc zobaczymy. Zapowiada się mega odcinek. Ja już wiem mniej więcej, co będzie, tak? I zapraszam was wszystkich do oglądania. Pozdrawiam, cześć!
tym razem na skoczka. A to dobrze, bo nie tylko trafiłem z kierunkową. Piękny lipień. No może jeszcze nie kardynał, ale to już są fajne lipienie. No, to już jest fajny lipień. Tak. Bardzo fajna ryba. Numer bodajże 12 albo 11, a łowię 40 minut. Braknie mi w końcu pamięci, żeby nagrywać to wszystko. No, dobra, dobra. Jak mogliście zauważyć, zaczęło się mega. 4 minuty, piękny lipień. Cała akcja nagrana, co najważniejsze. Zaraz zobaczycie.
Jak widzicie, dotarłem, jestem pod drutami. Pogoda nadal dopisuje, ale jakiś deszcz wisi w powietrzu, aby nie burza. Deszcz sobie może padać. Jak widzicie za mną, raczej nie ma jakichś zbiórek. Coś tam czasami zbiera spod powierzchni, ale raczej cisza, więc spróbujemy na pedałki. No zobaczymy. Trzymajcie kciuki, cześć. Ciekawe, co to jest, czy pstrążek, czy jakiś lipień. No, zobaczymy. No, może być dobra ryba. Chyba lipień. A, lipień. Lipień. No, jak fajna ryba się trafi, no to akurat kamera wtedy nie działa, ale spokojnie. Telefon
jest pod ręką, zaraz zobaczycie. Fajny pstrąg na mikronimfę, na pedałka. Taki pstrążek na małego pedałka. Fajna ryba. No i...
No to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że się podobało. Ja jestem pod wielkim wrażeniem nowego miejsca. Przede wszystkim łatwość poruszania się. To nie to, co na Dunajcu czy na Białce. Bardzo przyjemna rzeka. Dużo ryb, dużo wrażeń. Mam nadzieję, że to nie jest mój ostatni raz tutaj. Jestem przekonany, że jak tylko będę miał chwilę, no to od razu wypadł na sam. Jeszcze raz pozdrawiam. Na razie, cześć.